Manu, siubalu, widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Twitcha, wszystko to macie w opisie, tam Discordy, Twitche, mój drugi kanały, różnymi innymi materiałami. Możecie zajrzeć, dać followa i tak dalej, i tak dalej. My kontynuujemy sobie naszą historię od poprzedniego odcinka. To nic się nie zadziało, bo zaczynam od poprzedniego odcinka od razu nagrywanie. Udałem się tylko do tego wykrzyknika, do którego w poprzednim odcinku mówiłem, że się udam. No i tutaj rozpoczynamy bezpośrednio już dialogiem pierwszą misję. Co tu się dzieje? Co tu robicie? A ten co, z księżyca zleciał? Składamy dary wszechbogu, się rozumie. I wy możecie go o pomoc prosić. Znaczy, jeśli macie odpowiednie dary, bo naszymi wzgardził i klątwę na całą wieś rzucił. Myślę, że to średnio akurat wasz Bóg, wiecie? Wszechbóg, powiadacie. Pierwsze słyszę. To jakieś nowe bóstwo? A właśnie, że stare! Już nasze dziady go czciły. Mówią, że to było tak. Rosław z Rodnika przyszedł tu chrust zbierać, a tu ni z tego, ni z owego... Z podziemi głos słychać, co ofiar i posłuszeństwa żąda. Od tego czasu przychodzimy tu z darami, a w zamian Wszechbóg w opiece nas ma i od złego chroni. Właśnie widać. Chciałem to powiedzieć. Co jest nie tak z waszymi darami? Nie kpijcie. Widzicie przecie, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał. Ale co zrobić? Takie czasy. A będą jeszcze gorsze. Wszechbóg powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony zeżona nam jakaś szkarańcza. Też czuję, że chuja leci ten Wszechbóg. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy. Co się stało? Język. Halo, halo, lak, ja mam lak, wywaliła gierkę. Sadek. Dobra, wracamy. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować coś chyba nie zaszkodzi. Coś mi mówi, że zostaliście oskamowani. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć: Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie. Obcego może posłucha. Okej, okay, opium dla ludu nazywa się misja, jest ona na spoko poziomie, więc wykonajmy ją zatem. Sporo tu misji pobocznych. Nigdy nie wykonywałem tej misji, co ciekawe, także nawet dla mnie to jest nowość. Nie wiem, czy wątpię, że od mojego momentu, kiedy ostatni raz to grałem, wprowadzili jakieś aktualizacje. Po prostu nigdy się nie natknąłem na ten wykrzyknik. Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie, uprzejmie proszę. Czemu naruszasz spokój mej boskości, śmiertelniku? Bo chcę, żeby wasza boskość cofnęła klątwę, którą właśnie rzuciła. Ci chłopi naprawdę nie mają... Albo przyniosą godne dary, albo nadejdzie susza, gradobicia, trzęsienia ziemi i lawiny. Rzekłem. Lawiny? Tu? Niby skąd? Nie odpowiada. Trudno. Dokończymy rozmowę, jak go znajdę. Głos dochodził gdzieś spod ziemi. No dobra. Odszukaj Wszechboga używając wiedźmiński zmysł. To było wino. Do szczętu skwaśniałe. Mimo to ktoś je wypił. Mógłbym pójść za tym zapachem. O, ciekawe. Coś tu jest. Powinienem użyć oka. O kurwa, tylko że nie wpadł pod ziemię. Dobra, uff. Jak dureń stanąłem. Witam, to pewnie będzie... No właśnie tak myślałem, że to właśnie taki ten będzie. Co? Taki diabeł. Ktoś śmie niepokoić moją boskość. Nie wiem, jak to się nazywa, ten gościu. Geralt z Rivii. Bardzo mi miło. Ten rodzaj potwora w sensie. Spodziewałem się, że Wszechbóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wiele. No kurde. Kosztem tych biedaków. Kurczę blaszka, no. Co się dzieje? Niestety Wiedźmin bardzo nie lubi podkręconych kart graficznych. Jest jak jest. Normalnie wszystko zawsze działa, ale... No. Co?
ktoś śmie niepokoić moją boską. No, to już gadaliśmy. Spodziewałem się, że Wszechbóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wielką. Nieźle się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem. Przecież w zamian im pomagam. Błogosławię, rozgrzeszam, daję rady. Wierz mi, ludzie tego potrzebują. No i opiekowałbym się nimi dalej. Ale nie dotrzymują umowy. Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które... Które odjęli od ust własnym dzieciom. A ty jeszcze rzucasz na nich klątwę. I nie zdejmę jej, póki nie przyniosą godnych darów. Co? Mam się zadowolić z siadłym mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. Od dawna siedzisz w tej norze? Od 100 lat. Była zima. Schroniłem się tu, zrobiłem ognisko. Na tyle duże, że płomień sięgnął szczeliny i podpalił krzaki na górze. Rozkaszlałem się od dymu. I nagle słyszę jakiegoś chłopa. Głos znikąd woła. Cud. No i tak zostałem bóstwem. Raczej pasożytem. Może i tak. Tylko kim są w takim razie Freja i Melitele? Przecież też nic nie dają w zamian za modły i ofiary. A ze mną można sobie przynajmniej pogadać. Mam lepszy pomysł, zabiję cię. No kurde, no nie będę, chyba nie jest jakiś najgorszy na świecie. Nie wiem, co to w ogóle kurwa jest. Dobre, powtórzę im to. Zadowól się skromnymi darami albo zginiesz, no chyba. Nie wiem w sumie. Odrzucił tą klątwę? Poczekaj chwila. Bywaj. I rzucił klątwę? Na wiśniaków? Bo chyba rzucił jakąś klątwę. Kamień runiczny to ci niepotrzebne. Sztaba tego to też ci niepotrzebne. Nie wiem czego. Diamerytu czy coś takiego. Odwar sukuba. A ty. Sukuba odwar wykonać. Ciekawe. No jak masz żarcie od chuja, ty. Nie wkurwiaj mnie, grubasie jebany. Ktoś mnie. Słuchaj. Zadowól się skromnymi darami albo. A mogę im przekazać to, co powiedziałeś? Poczekaj. F5. Zobaczymy. Idziemy najpierw porozmawiać z wieśniakami. Słuchaj. Co nowego? A nie mogę. Bywajcie. Chyba że z tym. Co nowego? A nie, to wszystko z nimi gadam naraz. Bywajcie. No dobra, no to słuchaj, albo się kurwa zadowolisz resztkami. Nie wkurwiaj mnie to. Ktoś. Zresztą nie mam innej opcji. Posłuchaj nosadłaczu, albo zadowolisz się tym, co dostajesz, albo to ja skarmię cię kruko. Cholerni reformatorzy, no dobrze już, dobrze. Mogę jeść skromniej, ale tylko do końca wojny, ja nie dnia dłużej. No i kurwa im wszystko. Można było elegancko się dogadać. Mogę jeszcze tam pogadać? Może pójdziesz na górę zobaczyć, czy cię tam nie ma. Ale jaskinię sobie fajną zrobił. Taka jak moja. Ja mam komputer, jest. Dobra. Co nowego? Słuchaj, Bóg będzie tego. Rozmówiłem się z Wszechbogiem. W cztery oczy. I co? Ulituje się nad nami? Ulituje. Zadowoli się tym, co mu przynieśliście. Mówiłem ci. Mówiłem, że Wszechbóg jest miłosierny, że zrozumie. Dzięki, Wiedźminie. Kurde. Dobra, jedynka. A, i tak na do widzenia. Wiecie, że tu pod górą jest krypta? Zajrzyjcie kiedyś. Ciekawa architektura. No nie wiem w sumie, że tak go wystawiliśmy. Z drugiej strony. Nie wiem, czy taki potwór byłby w stanie sobie poradzić w życiu, czy by go nie zabili. W sumie. My nie wiem, czy nie skazaliśmy ich albo go na śmierć. A dostałem 50 nowigradzkich koron. No nic, jest jak jest. Mogłem w sumie nie mówić. A, mogę nie mówić. Dobra, trudno się mówi. Medytacja. Mapa się. Ciekawe, że. No, w Wiedźminie jest pewnie tak, że jak tu przyjdziemy po jakimś czasie, to wiecie, co się okaże.
okaże się, że tutaj się coś stało i albo nie ma gościa, albo coś. Ja bym najchętniej sobie to zaznaczył na mapie i tu wrócił jeszcze kiedyś dla widza. Dla widza to ja bym wrócił. A przede wszystkim udałbym się powrotem do... Jak to się nazywa? Znak szybkiej podróży? Nie wiem. Do miejsca szybkiej podróży, o. Stamtąd popłynął na tą wieżę. Zobaczył, co tam Keira robi. Buta tam nie będziemy oczywiście płynąć. Szybka podróż, cyk. Łomnica. Jeśli uważasz skrzący się przedmiot, warto podnieść? Zauważysz skrzący się przedmiot. O, potwory. Nie chcę z nim walczyć. Jest w wieży na ostatnim piętrze. Kurwa, ostatnio też było w sumie światło. A nikogo tam nie było. I się też nie świeciło w sumie. Chyba. Jak? Znalazłaś, czego szukałaś? Tak, dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałeś się? Po co ci te papiery? Po co ci te papiery? Specjalnie nas uśpija, żeby tutaj mogła przyjść. Przerwane tragiczną śmiercią badania. Aleksander pracował nad zarazą Katriony. Chce wykorzystać jego notatki do opracowania leku. Albo chociaż szczepionki. Tak? I działasz z pobudek czysto humanitarnych? Nie, działam z pobudek czysto egoistycznych. Możni tego świata wiele by zapłacili za takie remedium. Na przykład Radowid. Może nawet byłby gotów zapomnieć o mojej przeszłości w loży. Radowid nie zapomina. I leki Radowica nic nie obchodzą też. Albo jesteś bardzo naiwna, albo znowu próbujesz mnie oszukać. O co ci chodzi? Radowid chce jednego. Wygrać z Emchyrem. Lek na plagę Katriony nijak mu w tym nie pomoże, więc albo spali cię na stosie razem z tymi notatkami, albo każe ci ich użyć do stworzenia nowej broni. Nie bądź śmieszny, zarazków nie da się kontrolować. Jeszcze nie, ale to teoretycznie możliwe, prawda? Teoretycznie jest też możliwe, żeby jamnik zapłodnił wyżła. Nie mam czasu na dywagację, Geralt. Jadę do Radowida, czy ci się to podoba, czy nie. Bardzo głupi pomysł, wiesz? Nie pozwolę na to. Możesz mieć na sumienie tysiące ludzi. Nie mogę uwierzyć, że poszedłem z tobą do łóżka. Nie no, to akurat mogę uwierzyć. Ale będziesz miała tysiące ludzi na sumieniu. Życie setek albo tysięcy ludzi. Może i tak, ale co za różnica, czy Nilfgaardczycy zginą od żelaza, czy od pieprzonych prądków? Żadna. Różnica jest taka, że dżuma może się wymknąć spod kontroli, a miecz nie. Zamknij się na moment i popatrz na mnie. Patrzę. Widzisz te ślady? Pogryzły mnie pluskwy, rozumiesz? Ja mam pluskwy, Geralt. Ja, Keira Metz, doradczyni Foltesta i członkini Loży Czarodziejek. Czego byś nie powiedział, nie zostanę na tych cholernych bagnach ani dnia dłużej. Ani dnia! A jeśli przekroczę Pontar, ludzie Radowida prędzej czy później mnie dopadną. Więc muszę się z nim układać. Nie mam wyboru, rozumiesz? Pójdź do Kermoren w sumie. Jest trzecia opcja. Pojedź do Kermoren. Sądzisz, że tam będę bezpieczna? Jeśli tylko nie wyprowadzisz Lamberta z równowagi, to tak. Ani Emchyr, ani Radowid cię tam nie dosięgną. Luksusów u nas nie uświadczysz, prawda? Ale mamy za to czystą pościel. To daleko stąd, za linią frontu. Ale jeśli będę się trzymać lasów, a potem gór pustulskich, powinnam się tam przedrzeć niezauważona. No i można? No, niech będzie. Nie potrafię ci odmówić, przystojniaku. To znaczy, żeby nim się pożegnamy, oddaj notatki. Czy to znaczy, że widzimy się w Kermoren? Łóżka są bez pluskiew. No, prawie. To się nazywa zachęta.
Do zobaczenia. Dobra, no. Chyba jest git. Chyba to ładnie rozegraliśmy. Wiem, że Keirę można zabić. Można zabić. No i pewnie można... Co jeszcze można? Może się udać do Radovida. Co ciekawe, nie wiem, że może się udać do Kermoren. Jakoś nie miałem okazji zobaczyć ją w Kermoren, tak mi się wydaje przynajmniej, chociaż grałem to dawno temu. Jest aktualizowany opis jej. Badania nad chorobą miały być dla niej glejtem powrotnym do życia bez szy, pluskiew i brudu. Okazało się, że Keira konsekwentnie manipulowała Wiedźminem, by przyjąć notatki jej nieżyjącego konfratra, Aleksandra Skłomnicy. Keira planowała użyć ich jako karty przetargowej w paktach z Radovidem. Radovidowi udało się ostatecznie odwieść Keira od pomysłu układania się z władcą, którego ulubionym narzędziami negocjacyjnymi były kajdany i stosy. Zamiast do Oxenfurtu, czarodziejka zgodziła się pojechać do Kermoren. I bardzo dobrze, bo nie chcę spoilerować, ale bardzo dobrze, że się tam udała. Bez spoilerów gramy, przynajmniej staramy się grać. Ciekawostki możemy rzucać. Spoilery? Nie. Ale przyda nam się. Przyda nam się. Pani Keira. Ile mamy? 16 minut dopiero odcinka mamy, więc co, pora wykonać jakąś kolejną misję. Czy to będzie misja poboczna? Wędrując po ziemi niczyja, Geralt dowiedział się o nieszczęściu pewnego myśliwego z wioski o malowniczej nazwie Konary. Człowiek Nielen prosił o pomoc w odnalezieniu żony, która kilka dni wcześniej zaginęła w okolicznych lasach. Geraldowi weszło już w krew szukając zaginionych i postanowił odnaleźć kobietę. No tak, jak pisze, że postanowi odnaleźć kobietę, to co? Ja mam przejść koło tego obojętnie? Nie ma takiej możliwości. O, tu też jest jakaś misja, jakiś wykrzyknik. Kurwa, strasznie dużo wykrzykników, ty. Ja muszę chyba odblokować, żeby one się pojawiły. W sensie, przebiec gdzieś niedaleko tego wykrzykniku, więc... Ja przebiegam koło tych wykrzykników i co z nimi robię, kurwa? Pomijam je? Nie wiem. A co to w ogóle wystaje tak z tego, co to jest? Jakiś kwiat? Zebrania chyba ta. A nie, pale chyba, drewno. Dobra, 600 metrów mam tam? Tego gdzie zaznaczyłem? A nie, dobra, bo zaznaczyłem tamto miejsce. Zapomniałem o tym. Ty, to udałby mi się tak teraz. Dobra. Zobaczymy, czy tam się coś stało. Czy go zabili, czy nie zabili. Zobaczymy, w sumie to może być ciekawe. Chyba nic się nie wydarzyło, nadal tu siedzi. Kurde. Ale tu żreż obrzydliwe rzeczy. No nie wiem, kim ty jesteś, nie mam cię nawet chyba w besteriuszu zapisanego. Dobra, nic się nie wydarzyło, ale warto może było sprawdzić dla widza. Wracam tam, skąd przybyłem. Dobra, wracamy. Postanowiłem wykonać jeszcze tam, wyczyścić gniazdo potworów. No i udamy się może najpierw do tego wykrzyknika. Co tu się dzieje? Jakiś pani panikuje. Zlituj się, pomóż starowince. Co się dzieje? Pomóż starej, słabej kobiecie. Co się stało? Bezbożnicy zrujnowali w nocy kapliczkę Werny Miłosiernej. Oby ich szlak trafił. Trzeba naprawić kapliczkę, inaczej Werna się obrazi. Ziemia rodzić przestanie. Dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną. Dobra. Kurzajki i parchy, brzmi groźnie. Pomogę ci. No brzmi nieprzyjemnie. Całe zadanie? Zrobione. Dobre bogi cię zesłały. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Co? Ja już mam fach. Jestem Wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. Wiedźmińska to rzecz ze złem walczyć, a wandale są gorsi niż potwory. Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym, ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko. Bogowie cię będą prowadzić. Pobladł z głodu. Okej. Obrońca wiary. Trzy kapliczki mamy do naprawy. No dobra, no. Ja nie zrobię. O kurczę, daleko te kapliczki jebane. Nie no, panowie.
Nie wiem, które to ja teraz mam to średnio zaznaczone, ty. A tym kółkiem, dobra, kółko, czyli to, to. Jeszcze. Trzymam do naprawy. Jo, cię dupca, da. Ty, no zrobiłbym to, tylko no nie będę z wami podupcał, nie, nie, nie. To jest zwykłe naprawianie tych kapliczek, to ja sobie to zrobię poza odcinkiem. Bo nie będę teraz biegał po całej mapie, kurwa, kapliczki podnosił, no nie przesadzajmy. Witam, witam, myślałem, że panowie tutaj... Złoczyńcy, wieś Konary, czyli to jest wieś, której jeszcze nie byliśmy, a to jest kupiec, z którym jeszcze nie rozmawialiśmy, tak? I mogę z nim zagrać Gwinta. Pamiętajcie, na dole macie napisane, od której do której minuty grałem w Gwinta, dla tych, którzy nie chcą oglądać Gwinciora. Pierwsza mapa, dobra, ale to na razie to nie grajmy, poczekaj, to później tu psy będziemy, bo ja tu mam misję do wykonania, wariacie. Musimy porozmawiać z myśliwym. Gwinta sobie zostawimy na koniec. Szukam Nilena, myśliwego. Znalazłeś, czego chcesz? Jestem Wiedźminem, znalazłem twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? 5 dni temu, przed Brzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie, była normalna jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć? Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani śladu. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była... jest raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki. Spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. No dobra. Zapytaj sąsiadów, poszukaj śladów Hany w lesie. No to póki jesteśmy w wiosce, to popytajmy sąsiadów. Sąsiad! Sąsiedzi to na punk widzieli, szczególnie w tych czasach. Alina! Witaj. Na bank to jest. Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać, aż oprawię do końca. Jo, cię kręca, ty. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik. Kiedyś jakieśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Ja z tym rzeźnikiem. Przychodziła tu od czasu do czasu, bo wymieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic, tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami? I ją psie juchy dopadły. Okej. Dzięki, bywaj. Ile mamy tych sąsiadów do wypytania? 3. Ale miecz! Mój tata też kiedyś taki robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie, jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Cóż? Kiedyś kułem miecze, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigradu. O, a ty też coś, a masz coś może? Jakiś ten? Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. A sprzedaż? Gdzie Hania? Wiesz, gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera, albo cokolwiek innego. Że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. A ja widziałem, jak trzeba, no. Z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć się Nika. Już prawie jasno było. Do lasu? To już po niej. Czemu? Wielka watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie ma. Ale on jest myśliwy. Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Nie, z przodu szła. To nie widziałem.
Dzięki, bywajcie. Okej, poszukaj śladów. Jeszcze było was jedną... ty! No to jest kowal. Ale dobra, to pogadamy z nim później. Dobra, dobra, najpierw wykonajmy misję, a później będziemy sobie grali na koniec gwinta. Też dzisiaj walniemy szybszy odcinek, chyba że ta misja będzie trwała jeszcze najbliższe 50 minut, no to ta nie będzie krótszy. Ale coś czuję, że raczej tyle trwać nie będzie. O, tu ktoś jest, jakiś zielarz. Kurwa. To zaraz zahaczymy o niego, tylko wykonajmy tą misję, bo my ciekawi. Wyjątkowo w sumie. Wilki! Dobra, do nich. Elo. F5 na zapis. Broń stalowa. I gni. Witam, Watahę. Watahę nie gryzie. Watahę dostaje w pierdol. Tym nie gryzie, to widzę, też miałem rację, ty, bo ani razu mnie nie upierdolił żaden wilk. Wilki to jednak tragiczne potwory. A tu ktoś leżał? Wiedźminie. O! Co się stało? Nie powinnaś sama chodzić po lesie. A gdzie ona była, kurwa, niby? Na, a, na drzewie? Prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Ale mnie ma, no. Ja pomstrzę. Już po wilkach, jeżeli zabili. Nie no, znajdę ją. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zlecenia. Tak. Prawdę mówią o was, Wiedźminach. Nie macie serca. Co ty gadasz, szmulcu jebany? To raczej nie robota człowieka. Ponadto skąd ona się tu nagle znalazła? To jest ta, co gadaliśmy z nią wcześniej. Cięte jak od długich szponów. Wiosce. A tu wyrwane kawałki ciała. Długie szpony. To jest interesujące. Wyrwane kawałki ciała. W wilkołach może jaki, albo co? Ślady po pazurach. Bardzo głębokie. Okej. Okay. To robi się interesujące, to prawda. A właśnie nawet zwykłe takie misje poboczne czy questy ludźmi nie mają to do siebie, że... Kurwa, no, gdzie to prowadzi dalej? Tam widzę. To musi zapach być Hanna, składającego się ciała. Zerwał ją rozstrzęp krwi wszędzie wokół. Nie ma wątpliwości, to wilkołak. Muszę o się mieć szczęście. Wilkołak, wilkołak, ty, a co na wilkołaka dobre? Bestiarusz, wilkołak, mam tu napisane, kurwa, bo słyszę, że to nie będzie najłatwiejsza misja na świecie. No nie mam nic napisane o wilkołaku, nie wiem, co mam na niego używać. Kurczę, blaszka. Krew i ślady łap. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzą. A może kurwa ta siostra to jest wilkołak? A ta druga kobieta została rozerwana na strzępy. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Dobrze, że minimapa nam podpowiada. Kępka sierści. Cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kąpieli. O, i po zapaszku. Ale ładnie to wygląda, co? Jocie dupca, fajnie, fajnie, fajnie. Ten efekt taki ubrudzony mi się podoba, takich ubrudzonego szkła. To jest mniej więcej tak, jak ja widzę przez okulary. Co mają okulary, to wiedzą, o czym mówię. No tak mniej więcej my widzimy. Szczególnie ci, co nie czyszczą, czyli mniej więcej ja. Raz dziennie, kurwa, napluć, chp. Wyczyszczę coś tam, jakiś brudny podkoszulek i jest zajebiście, nie? Dobra, to może ten wilkołak to po prostu ona jest. Ta, na bank. Ktoś czuje, że to jest ten plot twist cały. Ktoś czuje, że my ją zabijemy. Już widzę, gdzie jest ten wilkołak. A tu coś jest do podniesienia, do zbadania? Męskie ubranie.
Rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. Kto zdziera z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu? A, to chyba nie Hanna jednak z wilkołakiem. Coś było jeszcze, o. Mogę to podnieść, zobaczyć, czy nie? Ty, no ja wiem, gdzie jestem wilkołak, idę tam, kurwa. To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. O nie, to jest niedźwiedź jebany! O kurwa, jest... Jakby to powiedzieć, ciemniejszej karnacji. Czarny skurwysyn. Krucie, płoń! Nie wiem, czy tu w zależności od tego, jakie ma kolory, to się różni, na przykład umiejętnościami, albo czy... Dobra. Na szczęście misja była na w miarę przyzwoity poziom. Także od razu też wiadomo, że potwory koło tej misji też będą w miarę na przyzwoitym poziomie. Chatka, nawet klimatyczna. Chata na uboczu, znacznik. Znaczy znacznik. No, znak szybkiej podróży. Witam. Coś jeszcze było przed domem, widziałem chyba, nie? A to te ciuchy, tak. Tu pewnie ten wilkołak mieszka. O, dobra, najpierw pokradniemy mu wszystko, co ma. Skoro jest wilkołakiem, to już mu się nie przyda. Te psute grabie nawet mu zapierdola, co nie, tak? Tyk. Taba srebra, podoba mi się to. Usza, bardzo mi... Strzały chyba też dostałem, fajnie. Co tu jest? Zamknięte, Notatki. Emicze notatki. Spisał? Jestem tym, kim jestem. Nie zmienię tego. Koszulę z blekotu i eliksiry złe z dziewicy? Działają może w opowieściach starych bab, ale nie na mnie. Czas się z tym pogodzić. Za to widzę, że miłość Hanny i dyscyplina, którą sobie narzuciłem, dałem rezultaty. Muszę tylko pamiętać, żeby dzień przed pełnią zaszyć się w lesie z dala od ludzi, z dala od Hanny. Ad przychodzi i mija. Budzę się z poranionymi rękoma i smakiem krwi w ustach. Może lepiej, że nic nie pamiętam. Co innego zabić zwierzę z łuku, a co innego rozszarpać je kłami i pazurami. Tu z dala od ludzkich siedzib nie skrzywdzę przynajmniej człowieka. Miłosierna, miłosierna Meritele, miej w opiece tych, którzy się tu zapuszczają. O kurde. Ty, zamknięta skrzynka mnie strasznie wkurwia. No nic, najleżej wilkołaka korzystając z wiedźmińskich zmysłów? A, ja myślałem, że musimy wrócić teraz do naszego myśliwego, bo to on jest, rozumiem, tak? Tutaj ty. Wilkołakiem. Dzikość serca, przeszukaj leży wilkołaka. No dobra. Ale przynajmniej się zaszywał, no nie? On jakby... No nie jest najgorszym wilkołakiem, jest całkiem spoko wilkołakiem. Tylko na to zabija... O, na takie okazje, ciemno jak w dupie. Mam za odnie, a też mam chyba, w ogóle zapomniałem o tym. O eliksirze. Mam eliksir? Nie mam. Jest kółka eliksir, ciekawe. Ale ja bym chciał eliksir kot. Kurwa, esencja wody. Zawsze brakuje ta esencja wody. Ale jest kurewsko droga. Nie będę jej kupować. Zadanie zaktualizowane, dzikość serca. Przeszukaj leże wilkołaka. Będę koń. Tatyńce. Skrzynka, co się, że w momencie, kiedy zabijemy wilkołaka, to wtedy dostaniemy jakby klucz do tamtej skrzynki na górze. Buty topornika, fajne. Może w sumie nawet zobaczę te buty. O kurwa, dużo. Ty, poczekaj, czemu ja na bosaka popierdalam? Co tu się odjebało? Czemu bez rękawic też popierdalam? Co tu się stało w sumie? Wiecie, jak byliśmy na randce z Keirą, to ona mi to wszystko zdejmowała, czy co jest grałe? Ja tego nie zdejmowałem. Nie wiem, co się stało. Tu przeszukałem wszystko. Ty. Wariacie, no to wszystko przeszukane zostało. Poczekaj, aż zapadnie noc. A, ale jeszcze jesteś do przeszukania? Nie, chyba. Wszystko. Dobra. A co, teraz jest pełnia? No tak, dobra. Czekaj, aż zapadnie noc. Jasne, jest 18:17. Nie wiem, kiedy zapada noc w tej gierce. Kiedy gra uznaje, że jest noc, ale myślę, że około 22.
Pyk. Oho. Witam, kurwa. Pokonaj wilkołaka, siemanu. Skoro, że nie wiem co... O kurwa, mocny bosik będzie. Ty, stado wilków jebanych. O kurde, ty. Oj. O kurwa, jeszcze bez pochodni. Dobra, z pochodnią. I jak rzucam znak, to mi na chwilę gaśnie. Fajne jest to, że to... Jak tego, jak rzucam znak... Oddalam się, rzucam znak. Pochodnia mi gaśnie, ale momentalnie też się oświeca sama. A, albo i nie? Dobra, na chujowo, ty. On mnie ma na dwa hitki, ten pierdolony wilkołak. Jebany skurwal. Oj, kurde, molek. Panowie, zostaw, kurwa. Ale ciężka misja, ty. Ciężki bossik, podoba mi się to. Wymagający. Kurwa, no te wilki jebane. Dobrze. Pokonać wilki chyba i później samego wilkołaka rozpierdalamy. Dobra. Wyciągaj, Gerwart, to co masz wyciągnik, trzyma to. Wyciągaj pochodnie może, przydałby się kocik. Dobra, ja się zaraz wypierdolę, zjedz kanapkę, kurwa, zjedz kanapkę. Ja się dziwię, czemu ja mam cały czas niskie życie, jak tu uniki napierdalam, biegam wokół, a to bez kanapki to ciężko. W ogóle takie jest turbo... O kurwa. A jestem spocony. Jest turbo... O ja pier... Jest turbo OP jedzenie, które daje nam regenerację zdrowia przez 20 minut. Bez tego byśmy się wyjebali. Dobrze, że to w ogóle wziąłem na pierwszą umiejętność. Totalnie zajebiste, no. Mam nadzieję, że jak to w ogóle dobrym mieczem, kurwa, bije. Ty, on się regeneruje. Ale jaja, ty. Normalnie regeneracja, tak? Tak o. Ty, no to ja go nie pokonam. Jak ja mam go pokonać, jak on ma regena? Czekamy na atak, unik i wtedy 3 ciosy. Znowu czekamy na atak i wtedy 2, 3. Na atak. Raz, 2, 3. Atak. Raz, 2, 3. Atak. Kurwa, trafił mnie jebany. Atak. Czekamy na atak, czekamy. Unik. Raz, 2, 3. Unik. Raz, 2, 3. Unik. Raz, 2. Wystarczy unik, raz, dwa, wystarczy unik, quen, jebałem, raz, dwa, unik, quen, raz, dwa, dobra, kurwa, ale jest fokus, ty, to nie jest łatwe, to jest grane. Czekamy na atak, unik, pyk, dobra, wystarczy znaleźć pattern, pyk, unik, ciach, pach, ugryz nas, niedobrze, czekamy na atak. Atak wykonany, pach. Atak, pach. Dobra. Kurwa, ale no. Kurwa, najgorsze, że on ma ten regen zajebany. Ciężko jest z tym regenem, bo ja sobie nie mogę na spokojnie tego zrobić. Muszę napierdalać go praktycznie cały czas. Kurwa, tym mniej ma HP, tym więcej się regeneruje, skurwesy. Nie, no to właśnie jak ja mam regen, co jest? Nie no, prędzej mi się broń rozpierdoli, niż ja go zabiję, no. To też za gówno jebane. Nie, co to jest za regen? Powiedz mi, co to jest za regen, kurwa? Dobra, nie, tu trzeba, kurwa, coś innego zrobić, nie? Bo my go tak nie pokonamy. Irden? Nie wiem, coś tu trzeba, kurwa, zrobić, nie? Na pewno. Bo to jest chujoza. Nie, on się nie może tak regenerować. Że on ma full HP już! Axi? Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem. Igni? Ja pierdolę, ty. Igni może? Nie no, nikt też gówno daje, no. O kurde. Dobnie, nie, bo to trzeba inaczej rozegrać, bo jest tragedia. Się cały spociłem, ty, bestiariusz, może coś, może nie wiem, może coś podobnego do wilka znajdziemy, wilkołaka, coś, ten, jest wilk. Wilk jest wrażliwy na olej przeciwko zwierzętom.
A wilkołak? O, jest Sylwan. Sylwany są wredne, siwe i kłamliwe, ale i tak wolę je od Join. Dobra, może później to przeczytamy. Jak mam pokonać pierdolonego wilka? Wilkołaka. Bo już się spociłem i nie wiem, co się dzieje. Olej się tylko zwierzętom? Nie, no może... A ja nie mogę wykonywać, bo jestem w trakcie walki, tak? Zajebiście. Dobra. Co to jest? Grom. Siła ataku plus 30%. Będziemy musieli to zużyć, a chuj. Regeneracja wytrzymałości w walce. Oczywiście, że tak. Zamiast wody, w pizdu z tą wodą trzeba coś, co podnosi 80 regeneracji życia. Nie wiem, czy mamy takie jakieś rzeczy tu. Chyba suszone te, tak. Pyk. I jaskółeczka. Jaskółeczka daje nam życie, szybszą regenerację życia. O ile dobrze kojarzę, tak? Tak, regeneracja żywotności. Czas trwania 20 sekund. Zwiększa regenerację żywotności, otrzymane obrażenia blokują regenerację na 2 sekundy. Tragedia, kurwa, jest. Grom, ty. Mam nadzieję, że sporo trwa ten głom. A, zajebiście, no to petarda, tak. Dobra, no nie wiem. Ciężko w ogóle będzie jak chuj pokonać. Nie wiem, jak my to zrobimy. Nie wiem. Nie wiem, kurwa. I mi się broń rozpierdoli zanim ja go pokonam, no przecież to jest jakiś żart. Już mam rozjebany miecz. Mam jedną jebaną naprawkę. No co ty dupcyc? Szansa na krwawienie? Ty, ja spierdolę chyba zaraz te wszystkie szanse na zamrożenie, oszołomienie, wszystko. Naprawdę, to jest tragedia, przecież my tego nie wygramy. Dobra, wrzucam to, nie? Pizgam na ten miecz, wyjebane mam. Nie ma inaczej szans, ty, my tego nie wygramy, zobacz. Ten chłopie mam grom, mam wszystko. I chłop mi wpierdala tego. A się fajnie teraz mieczyk świeci. Ja mam nadal wgranego tego moda, więc nie wiem, czy to nie przestał. Nie wiem. Ole, będzie walka 30-minutowa, ty. Będzie walka z bossem, może mam chyba napisze, do której minuty przechodziliśmy bossa, jakbyście chcieli zobaczyć. Tylko i wyłącznie końcówkę, bez tragedii. Piskaj, piskaj go, masz groma. Jebiemy, ty, on jest jakiś oszołomiony jest. Znak przyszedł. 2% znaku, dobra. Mamy fajny regen, mam wszystko, w razie czego pod Y mam jaskółkę. Warto zapamiętać. Kurwa, bierę jaskółkę i piskam go, nie? I pyk, pyk. Tak chyba trzeba zrobić, nie? I grom, bo ty. Ja pierdolę, jestem zatruty eliksirami, dobra. Nasrałem już tyle eliksirów. Wszystkiego nasrałem, dobra, udało się. Ale na wanili byśmy tego nie przeszli. Nie rób mu krzywdy! Nie przeszlibyśmy tego na wanili. Przerwałeś, odsuń się. Oszalałaś, odsuń się, on jest niebezpieczny. Nie dla mnie. To Nilen! Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę... Nic nie rozumiesz. Ja go kocham. Naprawdę kocham. Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś. Odejdź stąd, zostaw nas! To jej siostra zabiła... Mówisz? Na pewno nie, póki nie dowiem się, o co tu chodzi. Tak. Kocham go. Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziałam i nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj? Tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Ale szmulec jebany. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz
Szybka decyzja, co? A my tak, o. Nie, no nie. Zasłużyła sobie na to. Jebać, smuza, nie pozwolę na to. Nikogo już nie zabijesz. Nie możesz. Nie może, kurwa, nawet, że to dziwka jebana. Uciekaj stąd, szybko, nim zmienię zdanie. Nie, jak mówi, że nie chciała, tak? Że to zrobiła przypadkiem, no. Mam nadzieję, że z nią też się policzymy. Dobra, do pizdy, ja te wybory wybieram jak zwykle. Czemu ja jestem takim debilem w wybieraniu wyborów? Jak w prawdziwym życiu, też gałga. Przykro mi, panie Wilkołak. Szkoda, że tak to się skończyło. Szkoda, no. Jakbyś jej nie chciał zabić, to bym się zostawił, wariacie, ale no. Mam 3 punkty do Lina Wilkołaka. Klucz. U jest. Lina to jakiś legendarny przedmiot. Dobra, jest dużo punktów do wydania. Będziemy wydawać. Spokojnie. Idziemy najpierw. Zadanie zaktualizowane. Zadanie zakończone? A, ja mam coś zbugowane. Podnieś. Myszkę widać. Halo? No, zbugowało się. F5. Chodzimy, idziemy na górę. Wkurwia mnie ta myszka. 8 lat gry, a twórcy nadal nie umiem naprawić i spacować gierki. Omega lul. Dobra. A tamta szmata też powinna zginąć w sumie. No ale mówiła, że nieświadomie chciała, nie? Ruda srebra. To nie jest jakiś... wysoko wykwintny przedmiot. No nic. To misja wykonana. Nie wiem, czy możemy wrócić do tej wioski. Ja i tak wrócimy do tej wioski, bo teraz... O, teraz przyszedł czas na najlepsze. Teraz przyszedł czas, kurwa, na kwinta. Oj, tak. Feriacie. Nie reguluj monitora. Ty, a kto mi kurwa zapłaci? W sumie. Ktoś mi zapłacił? Bez sianka wyszedłem z tego i jeszcze zabiłem wilkołaka, który nie powinien zginąć, bo był spoko chłopem. I szmulec przeżył? Dobra, tragiczny obrót sytuacji tutaj został wykonany. No nic. Raz się przegrywa, tak? Wiadomo. Całe moje życie w pigułce. Skacz. Unward. Jak to zamknięte, potrzebuje klucza. Ty, no wyłaź! Dobra, może on wychodzi w dzień na przykład. Coś, noc. Teraz godzina. Nie, w sumie taka możliwość. No i co? I zakończymy odcinek. To tu miałem się udać? Tak. Kamień Szczypierski, Kowal. Dobra, najpierw porozmawiamy z kupcem. Kupujemy. Pokaż mi. Pokaż towary. Ty masz mapę. Pierwsza mapa kieruje nas gdzieś tam, gdzie nas kieruje w sumie. Nie wiem, gdzie nas kieruje, ale mogę odnaleźć elementy wiedźmińskiego rysztuku. Piąta esencja, nie chcemy, sklep nie chcemy, chcemy zagrać w Gwinta za to. Oj, tak, byczku. Za dyszkę. Chcę grać w karty. No ja się tu rozsiadam wygodnie, gramy sobie w Gwinciora. Mi się podoba. Otworami nie gramy, na pewno nie, cesarscy Nilfgaardu, no nie mamy jeszcze kart, ale powoli w sumie zbieramy te karty. Kurczę, Saper, Zoldan. Pyk, pododawajmy to wszystko. No nie, no dużo nam brakuje. No to Królestwo Północy w takim razie, no to jest najlepsza talia jaką mamy. De facto ta talia jest naprawdę kurwa całkiem mocna. Dobra, czym on gra? On gra cesarstwo Nilfgaardu. A jego ziomuś co robi? Znajdź w swojej talii kartę deszcz i natychmiast ją zagraj. Niestety deszcz jest na ostatnim linie.
Ale za to my mamy czyste niebo kartę, także wszystko ułożyło się tak, jak ułożyć się miało. No gramy pod... Czekaj, w sumie pod co gramy? Bo to się razem zestakuje i to będzie razy 3, czyli one będą miały 12, 12, 12? Chyba tak, czyli gramy pod drugą linię. Pyk. Okej, on gra pod pierwszą, luz. Gramy cyk, cyk. Fajnie by było wygrać jakby tą... O kurde, no ale... A nie spala czasem karty? Boże, okej. Zniszcz najsilniejszą jednostkę bliskiego starcia, okej. No. Zagrał jak debil. I bardzo elegancko, podoba mi się to. Damy coś takiego. Rzuca nam szpiega. Kurde, no i my teraz rezygnujemy w sumie, pasujemy. O, pas. On musi też te kilka kart teraz zagrać. Okej, jedna karta. No jeszcze drugą będzie musiał dograć. Jest remis. A dzięki talii Nilfgaardu zamiast remisować wygrywa. Okej. Ruch przeciwnika. No dobra, pokaż na co tam masz. Pod pierwszą linię grasz. My też sobie zagramy pod pierwszą linię. Albo nie? Pod ostatnią linię zagramy? Dobra, pod ostatnią. Ta, pod ostatnią. O, nie spasował. No dobra, no to my też spasujemy. Może dostajemy tą laskę, co mi przywróci kartę. Z tym takim serduszkiem jakby. Wes. No dobra. To co, spamujemy. Szósteczka, no nie mamy dobrych kart przy sobie na pewno. Nie są to mocne karty. Ale może kurwa on ma gorsze. W sensie nie zestakują się jak ostatnio i na pewno 70 punktów nie będziemy tu mieli. Dobra. Damy bez. No na pewno... Znaczy na pewno to nie wiem w sumie, ale wydaje mi się, że będzie w miarę wyrównany pojedynek. No chyba wygramy, no. Nie, no na pewno wygramy. Ta, zwycięstwo. Teraz lepszy jestem, tak jak Gwinciora. Teraz lepsze karty mam. Więc coś takiego. Łabma zrzuca to. Co jego ziomuś robił? A, talię deszcz. A, i sposował, no to... To ja robię coś kurwa takiego. Takiego, klikam Enter. I gramy jeszcze czyste niebo. Pozdro, wariacie. 65 do 13, zmiażdżony. Zamknij. Co dostałem za kartę? Necker. Od potwory. Raczej spasujemy. Gdzie jest ten gościu, co naprawia te... Kowal, tu jest. Chodźmy do kowala. Kurwa, nie zaznaczyłem. Chodźmy jeszcze do kowala, ulepszymy rzeczy i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Już mnie gardło zaczyna boleć. Dopiero co drugi odcinek, który nagrywam, już mnie wszystko kurwa boli. No. Dupa, kręgosłup, gardło. Też broń na zamówienie. Ale dupa, nie od siedzenia. Czy politycy zabijają luksusowe prostytutki? Pewnie. To? Oj, można z nim zagrać w karty, podoba mi się to. Rozejrzyj się, może coś wybiorę. Tak? Pokaż. O, fajny mieczyk. Ach tak, elegancki. Też plus 8. Który tańszy? Ten tańszy. A nie, tyle samo kosztuje. Szansa na krwawienie. Ty, ale to na moim mieczu... To jest jaki miecz? A, stalowy, dobra. A na tym srebrnym zapakowałem tyle kurwa tych... Co się nazywa? Tych glifów, że teraz go nie ściągnę przez pół gry. Dobra, kupmy w sumie. Druga mapa. Wiedźmiński rysztunek, oczywiście, że tak. Schemat rzemieślniczy. Skeligiński długi miecz.
Kupmy, to jest na poziom 6. Obrażenie cięte, fajne. Weźmy, może się przyda. Narzędzia do naprawiania, oczywiście, że tak. Tego nigdy nie jest za mało. I właściwie to by było na tyle. Możemy mu sprzedać pałkę. To możemy mu sprzedać. Buty też. Spodnie. No i w sumie to wszystko. Te resztę eliksirów i rupieci raczej sobie zostawiamy. Nigdy nie wiemy, kiedy tak naprawdę to nam się przyda. No i kurwa, jesteśmy biedni strasznie. Tu ciągle jesteśmy biedni. W ogóle tu siana nie mamy. Sortowanie kliknę. Dobra, za to mamy dużo ulepszeń na zbroję. A fajnie by było, jakby on mi też po naprawę wszystko. Fajnie by było, jakby mnie było stać na te naprawy. Dobra, napraw miecz. Napraw. Nie, tego miecza nie naprawię, bo stop, bywaj. Pyk. Załóżmy ten miecz. I od razu sprzedajmy może ten miecz. No. Pokaż towary. Ile go kupisz? Za 8 monet, świetnie. Fantastyczny deal, podoba mi się. I jeszcze możesz mi naprawić? Buty. Rękawice. No i na więcej nas niestety nie stać. Zobaczmy, może jest w stanie nam coś wykonać fajnego. Broń stalowa, nowigradzki długi miecz do pizdy, za to to jest fajne. Nilfgaardzki. Tylko nas nie stać. Po co ja kupowałem tamten kurwa, tamtą broń stalową? Jak mogę tu lepszą wykonać? Ja pierdolę. Nie wiem, super. Dobra. Zagrajmy w karty. Aha. Nie. A nie mogę teraz wyjść w ogóle escape'em? Masz ochotę na partyjkę Gwinta? Ja, za 3 korony, to aż kurwa żal grać, ty. Dobra. Pokaż co dostałem, co tego Neckera, co on robi. I w ręku Italii znajdują się dwie takie same karty. Wynajduje je i zagrywa. I zagrywa nimi. Spoko. Tak raczej pod potwory nie będziemy grali. Królestwo Północy na początku, a później Cesarstwo Nilfgaardu, bo to są najlepsze deki, z tego co pamiętam. Możemy spróbować z Coyatelli, jak będą jakieś fajne tego, ale... Dobra, co jest useless? No też jest useless. O, to fajne. I najbardziej useless będzie ten ziomuś? Nie. Ten ziomuś? Ten ziomuś chyba będzie najbardziej useless. Ale klikałem, żeby go wymienić. Czemu mi się nie wymieniło? Chyba, że się wymieniło na tego samego. On gra z Coyatelli. Co? Pierwszy raz gram z Coyatelli. Francesca Findabair. Elfka czystej krwi. Znów jesteśmy ludem, nie wygnańcami, a popiół użyźnia. Znajdź w swojej talii kartę Trzaskający Mróz i natychmiast ją zagraj. No jest to trochę problematyczne. Dobra, robię coś takiego. Hit. Dziwnik spasował. Czy my chcemy spasować, czy chcemy wygrać koniecznie tą rundę? Nie, chyba chcemy spasować, tak szczerze. Tak. Zachowajmy sobie te dwie karty. Następny gros, jebie. Krasnolud. Coyatel, krasnolud? Kurwa, cały skład krasnoludów. 9, okej. Pod którą linię my gramy? Mi się wydaje, że gramy pod linię pierwszą chyba. Tak, zagrajmy pod pierwszą linię. Chociaż on ma ten trzaskający mróz. To jest chujowe. Ale nie zagra go teraz, więc kurwa. Giga OP, że tak zrobiłem. Pyk. Pasuj. Wygrana. Dobra, mamy dwie karty przewagi. Trzy karty przewagi. I wszystko pod ostatnią linię gramy, więc... Kurwa, jeszcze mamy tą laskę, dobra. Easy win. Tak jak mówię, no te pierwsze rozgrywki Winta były strasznie ciężkie. Natomiast teraz to już mamy taką talię, że elo. Ja bym poczekał, aż chłop zagra mróz. I wtedy wziął mu tą kartę manekinem i rzucił do jego talii, żeby miała jeden.
Faktycznie, mówię wam. Bondem Bruce tak czy siak pewnie zagra. A ja nie mam karty Czyste Niebo. A może nie zagra, nie wiem w sumie. Co to jest za karta w sumie? Ej, tknę. Bądź pozdrowiona. OP karta. OP karta, bo te karty na żółto, kiedy rzucasz na nie osłabienie w postaci na przykład deszczu i tak dalej, to jakby one nie osłabiają się. Powiększa o jeden siłę wszystkich kart w rzędzie. A, ale buffy też na te karty nie działają. Debuffy i buffy nie działają. Ciekawe, w sumie nie wiedziałem. Dobra, zacznijmy rzucać najlepsze karty, jakie mamy. Ulewny deszcz, kurwa. Sypał. Ruch dowódcy. Kurde. Może przykramy na Skojatel. Ciekawe. O! Nie o tym mówiłem. Właśnie o tym, kurwa, mówiłem. Właśnie o tym mówiłem. Ty, no rozdupcył nas. Chyba, że ja znajdę mgłę. To jest jedyna opcja, ale wątpię, że znajdę mgłę. Kurde. Nie no, co to jest, kurwa? Co to jest za spierdolony deck, ty? Dawaj mi jakieś dwie dobre. O. Mój git. I tak to przegraliśmy. Nawet jak zagram Czyste Niebo. Chyba, prawda? Kurwa, no mocny ma ten deck, w chuj. O 6 przegraliśmy punktów. Cholera, jasna. Polipka. No. Słuchaj mnie, chciałbym ci sprzedać towary. Muszę dalej wpaść w moje uzależnienie od hazardu. Sprzedam tobie towary i później jak dostanę twoje sianko, to zagram w gwinda twoim siankiem. I dodam gęstą mgłę, zważywszy, że gramy na Skojatel. Za ulewny też gęstą mgłę. W ogóle to za ulewny też gęstą mgłę weźmy. Generalnie, bo po chuj nam ulewny deszcz, jak przecież my gramy pod ostatnią linię. Hit. Czyste Niebo też by się przydało w sumie więcej trochę niż jedna karta. Pyk, pyk, pyk. Zoltana wypierdalam, no i teraz wypierdalam ciebie. No i dupa. Chociaż ten będzie lepszy, bo to drugą linię będziemy tym rogiem buffować. Czy spróbujemy wygrać? Wydaje mi się, że spróbujemy wygrać pierwszą rundę. Chyba, że rzuci jakiś turbo sztos karty, no to ten. A co jak będzie remis w sumie? Wolę się nie przekonywać. Więc tam mgła. Chłop gra pod drugą linię i gra gęstą mgłę. Zaraz rozkurwi coś. Dobra. Nie no. Poczekaj, jak to zboostuje, to ile będę miał punktów? Czy my chcemy grać teraz ten róg? Nie no, chcemy, kurwa. Chcemy. Jak teraz boostuję rogiem, to będę miał 6 punktów. Nie, to jeszcze tak muszę zrobić. Nie.
nie, to żart jakiś. Dobra, dobra, kończymy, bo ja mam 4 punkty, kurwa. Jebać. Po co mi w takim razie ruch? Nie no, kończymy, dobra. Dobra. Nie wiem, może się przyda. Na coś. Może dobierzemy jakąś inną kartę niż na tylny rząd. Na środkowy rząd, na środkowy, dobierz kartę. A nie, bo przegrałem przecież. Uja se dobierę. Ale jest dupa. Ale on ma 3 karty z kolei. Wiem co zrobimy może, zagramy... Nie wiem kurwa, w sumie co zrobimy. Jednak. Nie no, tak zagramy, tak? Chyba, on spasuje. Na bank. Tak, bo to jest najlogiczniejsze. My weźmiemy, użyjemy... Tego. Tak, tak. Wygramy rundę i w kolejnej sobie tą laską przywrócimy ten trebusz. To chyba było najrozsądniejsze co mogłem zrobić. Dobra, zaczynamy od najgorszych kart. No ma mocne karty, ale to nawet max chyba ze 30 wyciągnie. W tej rundzie. Ulewny, no ja pierdolę, ulewny deszcz. Mulcu. Ale i tak wygraliśmy, tak? Chyba, że teraz się mi to jebie. 16, to nie wiem co my wygraliśmy. Pyk. Chyba tak. A czy my chcemy trebusz? No chcemy trebusz, bo trebusz w sumie chyba najbardziej odda. A trebusz. Pyk. Znaczy tą balistę. Tak, robię. I git. Mimo ulewnego deszczu 27 punktów. Zwycięstwo. Jaką kartę dostałem, wariacie? Imlerit. Gdzie jest ten Imlerich? O kurwa, dobrą kartę dostałem. Gdybym grał oczywiście potworami. Ale nie gramy. Potwory to ja zabijam. Proste. Dodaj kartę, dodaj kartę, dodaj kartę. No brakuje nam tylko 18 kart, żebyśmy mieli w jakiś pełny deczek potworów. Raczej ciężko będzie to nazbierać, chyba że gdzieś... Właśnie wcześniej było tak, że na samym początku kupiliśmy te talie do Gwinta, w sensie kupiliśmy karty do Gwinta, a teraz jakoś tak, gdzie podchodzę, to ciężko. Ciężko z zakupem kart do Gwinta. Ale może gdzieś po drodze się natkniemy na jakieś gagatka, co będzie sprzedawać, na przykład pół talii. Kupujecie, czy oglądacie? Pół talii kart, pokaż mi... nie wiem, potworów i wtedy sobie to skompletujemy. Na razie chyba nie widziałem takiego gościa. Mogłem kurczę przeoczyć, ale no liczymy na to, że moje sprawne oko by... Średnio sprawne, bo mam minus chyba 5, kurwa. Jeśli chodzi o wadę wzroku, ale liczymy na to, że zauważyło. Zauważyłoby. Gdyby takie karty były. Dobra, to było na tyle, tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku. W następnym chyba wykonamy misje główne. Może misje poboczne. W sumie nie wiem do końca. Weźmy zadania, możemy zobaczyć, bo to i tak koniec odcinka. Tak, wykonamy misje główne, udamy się do krwawego barona. Ewentualnie do paniów lasu? No, której z tych misji wykonamy? Wydaje mi się, że najlepiej by było wykonać misję panie lasu. Z tego względu, że jak udamy się do barona, to nie wiem, czy później ta panie lasu nam się nie anulują. Coś tak mi się jakoś kojarzy w głowie. Tak czy siak będziemy, tak czy siak spotkalibyśmy się z paniami lasu. No ale myślę, że może się jakaś fajna cutscenka pominąć, kiedy udamy się bezpośrednio do krwawego barona, więc następna misja panie lasu. Ja idę wyczyścić kilka wyczyśników, zapytajników. I co? I widzimy się już z zajebistym Echo, przygotowany na misję główną w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Możecie